I witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, drugim bodajże, z gry, z serii Zagrajmy w Tomb Raider Legend, siódemeczkę. Z tej strony Frodo. Teraz tak, pierwsze co chciałbym zrobić to, słuchajcie, trochę przyciszę dźwięk, chociaż ja już tutaj trochę to zrobiłem. Ostatnio strasznie darłem japę i nie było mi w ogóle słychać. I teraz tak, ja tutaj, słuchajcie, muszę powtórzyć poziom. Peru. Ja już przechodziłem to raz, ale niestety usunęły mi się wszystkie nagrania, więc muszę jeszcze raz to przejść, żeby wam to pokazać. Jeśli chodzi o sekrety, to zdobyłem je wszystkie. Trochę żałuję i przepraszam was za to, ale nie pokażę wam w tym, po prostu w tym levelu, w Peru, nie pokażę wam, gdzie są sekrety. No, usunęły mi się wszystkie te moje nagrania i dlatego to tak wyszło. No ale dobra, nie o to chodzi. Jedziemy dalej. They don't seem quite so keen on visitors these days. Well, hey, you're the one with the guns. You can't blame me for knowing how to accessorize. Any word from Anaya? She said she'd meet you at the statue in the marketplace. At least we'll have our privacy. Dobrze. Mamy się spotkać z koleżanką z dawnych lat, Anają. Wszystko pozamykane. Ewentualnie co mogę wam pokazać, to gdzie był sekret. Na pewno był tu. O, tutaj na samym końcu. Więc to będzie taki po prostu level Teperu, to będzie po prostu bez sekretów. Żeby się wydostać stąd, to musimy tutaj tą skrzyneczkę przesunąć. Więcej tutaj nic nie ma. Idziemy się spotkać z Anają, już nawet ją widać. Hello, Lara. You realize that the streets were not deserted a moment ago. And I've been trying so hard to blend in. I hope I'm the one that frightens them, not something else. There's nothing here. Just a heap of pottery shards, littered with the bodies of old friends. If I knew this was where it would lead, I would never have told you about Bolivia. Yet here you are. La Paz is not so far away. Neither is the past. Lara! Go! I'll catch up! No i zaczyna się akcja. Kolejni nadchodzą. Wow. Dobra, jeszcze jeden z shotgunem. Gdzie on jest? Okej. Pozbierajmy tutaj wszystko, co się da. Czekajcie. Czyli co, nie możemy zabrać tego? Tej broni? A czemu? Nic, na to wychodzi, że nie mogę. A nie, mogę. Wszystko się da. Pozbierajmy tutaj. Następny sekret, gdzie był, to pamiętam, był tutaj. O, właśnie w tym miejscu. Tak, jakbyście chcieli wiedzieć. Sometimes she absolutely terrifies me. No, chyba na maksa mam już broń. I teraz tak, tam jest, był jeszcze sekret.
można było sobie tutaj wejść. Właśnie żałuję, że tych sekretów nie ma na nagraniu. Tutaj był sekret. Dobra, wchodzimy na górę. I tutaj był sekret, można otworzyć te drzwi. Też był w tym miejscu. Dobra, tutaj będzie gościu z shotgunem. Tyle. Zbierajmy tutaj wszystko, co się da. O ile pamiętam, to jeszcze tutaj był gdzieś sekret. Chyba tutaj, w tym rogu. Możemy sobie wejść tu na górę. Ktoś tu coś pozostawił. To chyba już nic nie ma. Dalej. Nie, tu nie ma nic, okej. Tu chyba też już nie ma nic. Ja już to wszystko przejrzałem tu. Myślę, że możemy stąd zmykać i... Aha, jeszcze można... W sumie można było użyć tego działka, gdybyśmy chcieli. Tylko jeden koleś wyskoczy. Dobra, idziemy na ten motor, nie ma co czekać. Anaya jest w niebezpieczeństwie. Już mamy na maksa, tak? Dobra. Dobra, jedziemy. Anaya called on her cell. She's got mercenaries after her. Tell her I'm on my way. Right. Dobra, mam nadzieję, że mi się uda, bo ja powiem wam, że w takie wyścigówki nie za bardzo jestem dobry. No ale spróbujemy. Gonią Anaya. Musimy ją szybko dogonić, żeby jej pomóc. Mamy apteczkę, ale ja chyba mam na maksa, więc... Ale warto ją zebrać. Wow, wow, wow. Tutaj zaraz będą kolesie. Będziemy do nich strzelać. Już jest jeden. Apteczki tu się przydają, jak najbardziej. Będzie ich na pewno więcej, tych przeciwników. Już widzę tutaj dwóch.
szczoteczki. Tym razem trzech. Jedną apteczkę, może gdzieś tutaj coś będzie. Wysadzili most. O, są apteczki, super. I to nawet dwie naraz wzięliśmy, więc bardzo dobrze. Kolejni kolesie. Zaraz tutaj pogniewamy. Trochę życia straciłem. Ale już mam tu apteczkę, widzę. Dobra. To już jest praktycznie końcówka. Już dojeżdżamy do Anai. Jeszcze tutaj ciężarówki będą. Uwaga na skrzynki. Tutaj schowajmy się. Dobra, i kończymy to. Years after all, when stacked atop thousands more. There's something I didn't tell you before. I think Amanda might not have died down there. Is that what this is about? Closure? Isn't that what it's all about? Why we dig up the past? To understand it? I am an engineer, Lyra. I build for the future. I don't dwell in the past. You will someday. Eventually, everyone does. Jason says we're about to break through. In a minute, Amanda. We have some structural concerns. Would you just get down here? Dobra, jesteśmy w takiej retrospekcji, czyli po prostu w przeszłości. Tutaj pokazana jest taka scenka,
co się działo, skąd jest właśnie Amanda. Podoba mi się tutaj model Lary. Bardzo fajnie wygląda. No ale dobra, idziemy dalej. Czyli K to są flary. Tam widzimy Amandę. Tak, i widzieliśmy też śmierć Ewy. Tutaj właśnie będzie, no nie wiem, można ich nazwać studentów, bo tutaj jest w sumie taka retrospekcja, jak Lara była studentką. Stąd właśnie ci tutaj wszyscy archeolodzy. Także Amanda uciekła, ale Ewie się nie udało. Dobra, jedziemy dalej. Oh, Sarah. God. What's happened? O, czyli Sarze też się nie udało. Lara nieciekawie tutaj jest. Dobrze, musimy sobie utorować drogę. Przesuńmy sobie tą skrzynkę tu. Dobra, i teraz możemy tutaj sobie śmiało przejść wyżej. Był sekret, o ile pamiętam. My God. Lara, over here. Kent? Tam mamy Kenta, a tutaj Oscar, o ile pamiętam, kolejna ofiara. What's going on? They killed Oscar. What did? I don't know. I don't know. I didn't see. Gate won't budge. Get me out. It's all right. What? There's a hole above me. You've got to get me out. Hurry, we've got to get out of here. Dobra. Chwila. Muszę pomyśleć. Dobra, trzeba wziąć na pewno tą kulkę stąd. Czyli dobrze mówiłem, że to jednak Oscar był. Dobra. Skakujemy na linę. No, co jest? Hurry, Lara! Gonna come back. Hang on, I'm coming. It's coming. Damn it, Lara. I'm almost there. Co ci to da, że ja tam dojdę? Hey, I think I see a light. Stay there, Kent. I'm coming down. Amanda? Amanda! Kent? It's her. Wait, Kent! Tutaj przejmujemy kontrolę nad Larą, szybko uciekamy. Dobra, trochę go zmyliliśmy. Czekajcie, bo już teraz... Aha, tutaj muszę tą kulę przytoczyć. Sobie trochę tutaj zrobię jasności, nic nie widzę. Tutaj mamy chyba kulę, dobra. Dobra.
sword! No! Mommy! Cholera. Jason też nie żyje. Widzieliśmy jeszcze jednego mężczyznę. Ciekawe, czy mu się udało. Tutaj nie ma nic. Tam był sekret na końcu. Tu uwaga, bo mamy kolce. I tu już kończymy ten etap. Właściwie tą historię przyszłości. Przeszłości. Dobra. Amanda! I think the stone unlocks the door. I don't like it. Are you sure you're reading it properly? That thing is coming. You have a better idea? The door might be trapped. We're trapped. Ah! Oh God! Perfectly honest, I think this is a terrible idea. Everyone agreed to leave things as they were. I will as much as I can. But from what Rutland said, I'm sure there's a clue down there about what killed my mother. I have to go back. There's no use trying to enter at the same point. It's caved in. The river had to get in there somehow. I'll leave you to figure out the how. I can't go down there. I'm sorry. It's fine, really. If there's any trouble, call Zip and he'll patch you through. Don't take any chances. I'm not losing any more of my friends. So, how you getting in? The same way as the water, I hope. If you get a call from Anaya, patch her through straight away. I'm a little concerned about leaving her by herself. I'll keep her company. Tutaj był sekret przy tych skrzynkach. Rzeczywiście nie dostaniemy się już tą samą drogą, co kiedyś. I bodajże sekret był jeszcze tutaj. Tutaj, w tym miejscu. Musimy tutaj zanurkować. Troszkę tu popływamy. Zaczerpniemy powietrza. Dobra. Czekajcie, żeby teraz nie pomylić taką... O, tutaj musimy wpłynąć. Ten wąski korytarz. O, właśnie. Dobrze, teraz musimy zająć się opróżnianiem wody tu. Żeby to zrobić, to musimy tutaj te cztery kamienie poruszyć. Dobra. Po drugiej stronie są jeszcze też dwa.
what I think it is? It's called an anachronism. It was Amanda's. High tops don't fall off your feet that easy. It's been unlaced. I never imagined she could have survived. There was a lot of water. She still might not have. Dobra, tutaj też gdzieś był sekret w którejś z tych uliczek. Dobra. Jedyna droga to tutaj. It tells the story of the last queen of Tiwanaku. Her father was king, but she was lost and raised by a warrior. She became queen after a shaman named Tunupa discovered her royal heritage. Tunupa is another name for Viracocha, their god of creation. The shaman brought her to Lake Titicaca, where she borrowed his staff, an object of great power. According to myth, Viracocha originally lived in the lake. The god of indoor plumbing. She led her people into an era of peace. After many years of wise and just rule, there was some sort of power struggle. She died shortly thereafter, and she was carried off in a boat to paradise. Remind you of something? The King Arthur myth. Yes, the similarities are striking. King Arthur? A little healthier? It's the same story. A youth, unaware of his royal blood, rises from obscurity to become a wise king with the help of a friendly wizard and his magical staff or sword. And afterwards, he's transported to paradise. Many cultures share similar legends. The Great Flood, for example. Everyone's got that one, too. Dobra, tutaj, ile pamiętam, to będzie taka sekwencja znowu filmowa, gdzie będzie trzeba przyciskać odpowiednie klawisze. Tak właśnie. Thank you. Wow, this place is amazing. Might be a good place to use the rad mode of your binoculars. You could be right. Dobra. Żeby to dobrze przejść, poczekajcie. Najpierw musimy te kulki tutaj na odpowiednie miejsce przetoczyć. Wow! That must have impressed the villagers back then. I know it impresses me. I tu mamy jeszcze jedną, tylko musimy ją rozwalić. It was nice, but it was in the way. Dobra, przetoczymy sobie ją tym razem tam. Tak, i trzecią kuleczkę mamy na górze. Zrzućmy ją na dół. Dobra, i teraz ją dajemy tutaj. Queen's shaman.
A dais with a sword set into it, or in this case, Viracocha's staff. This is it. Do you believe it's the same one we saw in Tiwanaku? There's more than just one dais, but possibly. So the shaman would be Merlin, and the staff would be whatever the hell King Arthur's sword was called. It's called coincidence. Funny name for a sword. Dobra, idziemy. Look at her. She's beautiful. We were so close before. So close. Wonderful, Lara. Do you notice anything familiar about her sword? That's what Rutland was holding. Except this is just a ceremonial copy. And what do we have here? The tip has broken off. My God. I had no idea it looked like this. I've seen this before, at Waseda University in Japan. But I didn't know it had anything to do with these artifacts. Hell, I'll get a hold of them right now. It's not there anymore. It was stolen by Shogo Takamoto. Takamoto? Yakuza has nothing to mess with, Lara. I don't care, Zip. I want that piece. Arrange a meeting. Okay, but... Hang on. I got Anaya calling on her cell. I'm patching her through. Lara! Lara, can you hear me? Those bastards from town are here, and they're coming down after you. Well, this is a tomb. I'll make them feel at home. Sorry, I wasn't keeping track of Anaya. I got distracted, but she seems safe for now. It's all right. Just let me know if our mercenary friends get any closer to her. Got it. How will you make it back with the floor missing? I suppose I'll have to take the high road back. No i dobra, słuchajcie, napadli tutaj ci z miasta, Anaya też jest w niebezpieczeństwie, więc idziemy szybciutko pomóc. Ale zanim to zrobię, też chciałem wam pokazać, gdzie był sekret, ten taki jeden, jedyny, bodajże złoty. Ja już go oczywiście zebrałem, ale ja wam go pokażę, gdzie on był. Nie popuszczę, pomimo tego, że te sekrety już zebrałem i straciłem te wszystkie filmy. Musiałem nagrywać jeszcze raz. Trzeba rozbujać się tutaj. Dobra. I przejść tędy. Dobra. I tutaj jest kolejna kuleczka, którą musimy stoczyć na dół. Nam utoruje nam tutaj to przejście. O właśnie. Dobra, niech spadnie tam na dół. My sobie zejdziemy tutaj. Bezpiecznie. Dobra, i mamy tą kolejną kuleczkę i tą kuleczkę kolejną musimy dać na środek bodajże. Tutaj. Tu muszą być dwie. O, właśnie. I otwiera nam się grobowiec i tutaj, słuchajcie, właśnie był ten złoty sekret. To tak jak... tak żebyście wiedzieli. Idziemy z powrotem, tym razem wracamy się tą samą drogą. Tu mi się łapka pokazuje, ale ja za każdym razem szybciutko klikam odpowiedni klawisz. No dalej, rozbujaj się.
Dobra. You? Think she fell down there? Maybe we got lucky. I haven't had any luck today. How's the knee? How's my ass? I wasn't the one who tripped. And I wasn't the one who couldn't hold on to the ding. Spotter! Czekajcie, bo chciałbym zabrać tą broń. Nie wiem, jak to mam zrobić. A, w ten sposób, dobra. Jeszcze apteczka. Idziemy dalej. Dobra. Tu będzie trochę walki. Wszystkich. Pozbierajmy trochę tutaj naboi i karteczkę. I teraz tędy, słuchajcie. Oni tędy przyszli, więc zrobili nam drogę od razu. Jest ich drabina również. Wchodzimy na powierzchnię. I've seen a panther, I think. It's hard to tell. Jaguar, they don't have. Still got an eye on the other line. Yeah. Tell her to get under the jeep. Someone's coming. Trzeba gościa szybko wykończyć. No i dobra. Kończymy etap. I hope you found what you were looking for because I am never coming here again. I was right. This is all she left behind. She got out and didn't tell us? Why has she been hiding all these years? Maybe not hiding, exactly. Just not keeping in touch with old friends. Perhaps she found or learned something down there that she wanted to keep to herself. Zip, did you speak to Takamoto? Eventually. He didn't want to see her, so I reminded him how much you hate the word no. I'm a horrible conversationalist. I trust he wants to get together on neutral ground. You'll love this. He wants to meet at Toru Nishimura's offices across the street from his penthouse. Nishimura? Takamoto doesn't know we're friends. Nope. All he knows is Nishimura's hosting a corporate party tomorrow night, and you'll meet him there. Better and better. All right then, I'm heading there straight away. I'll need to find something to wear, though. No i pięknie, udało się. Wszystkie sekrety, tak jak mówiłem, zdobyłem. Jeszcze tylko mi została ta próba czasu, ale to zrobię poza nagraniem. No i dobra, lądujemy dalej w Japonii tym razem. Zobaczycie, co będzie dalej. I zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć!